Zdrowia. Kryzys za kryzysem. Korona 19. Panika 19. Pomniki 20. Black Lives Matter, czyli czarne życie 20. I tak dalej, i tak dalej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, ciężko jest w Ameryce 25-30 lat ostatnich tego rozdziału społecznego, politycznego i rozchodzenie się ludzi, całego narodu, no zaczyna zbierać żywa te wszystkie te kryzysy, ale najważniejszy kryzys, no to może się okazać, że jest w listopadzie, że będzie w listopadzie, czy wybory, bo dużo ludzi będzie kwestionowało, czy wybory są prawowite, czy wybory są legalne, czy wybory nie są sfałszowane. Czasy takie nastały, że nikt nikomu nie wierzy i ten podział lewactwa od konserwatystów po prostu osiąga no, dramatyczne poziomy. Badania pokazują, że 57% demokratów, socjalistów, lewaków twierdzi, że to będzie prawidłowe, jeżeli Trump wygra, żeby zacząć sprawdzać od nowa, nawet nie tyle sprawdzać, żeby zrobić jeszcze raz wybory, tylko dlatego, że w wyborach mieszały inne rządy innych państw. 38% demokratów twierdzi, że jeżeli by demokraci wygrali większością głosów, ale przegrali elektoratem, no bo jest coś taki, jest w Ameryce, to jest coś takiego jak Electoral College, czyli to jest grupa elektoratów, wyborców, no i jest ich 535, no bo jak to w Ameryce działa? W Ameryce jest Senat i Izba Reprezentantów. Senat ma 50 senatorów, czyli ma dwóch senatorów na każdy stan. Wielka Kalifornia, która ma kilkadziesiąt milionów ludzi, ma dwóch i mały Rhode Island, które ma 2-3 miliony, też ma dwóch. No i do tego dochodzi jeszcze stała liczba 435 reprezentantów ze wszystkich stanów. No i ci reprezentanci, każdy z nich reprezentuje mniej więcej 500 000, 600 000, tego rodzaju liczby, no ale to też, też nie są identyczne w każdym stanie. Sprawę komplikuje również to, że w niektórych stanach ten, kto zwycięży w danym stanie, bierze wszystkie głosy, a w niektórych stanach po prostu dzielą się proporcjonalnie. No ale najważniejszy to jest ten Electoral College, czyli ta grupa posłów wybranych do tego, żeby reprezentowali decyzje w tych stanach. No i oni w zasadzie, i bardzo często jest tak matematycznie, że liczba głosów jest większa tego, który przegrał, niż liczba tego elektoratu, który przychodzi i mówi, my reprezentujemy ten stan. No i lewica tłumaczy, że musi być absolutna większość. Jeżeli 63 miliony mówi ten człowiek, a 62 miliony mówi ten człowiek, no to oni uważają, że matematycznie ci mają rację. No ale historycznie od początku Ameryki, no to jest to, że senatorzy z tych małych stanów są najważniejszą, mają najważniejszą rolę w całej tej polityce amerykańskiej, że po prostu te małe, malutkie stany mają coś do powiedzenia. No bo w innym wypadku, jeżeli nie mieliby tego ekstra stałych dwóch senatorów na stan, no to wielkie po prostu stany zatłuką te małe stany. Tak jak teraz widać, powiedzmy, Niemcy mają 800 milionów i czy tam Francja, no i oni dyrygują, tak? Także liczba tych senatorów i ten elektorat college ma sens. Ma sens dla normalnych ludzi, którzy widzą, jak to się dzieje, a nie ma sensu dla komunistów, którzy mówią, jest nas więcej, to wygraliśmy. No i właśnie mówi, 38% demokratów mówi, jeżeli Electoral College przyjdzie i
powie te głosy tak, jak ma według prawa, według konstytucji powiedzieć, no to, to trzeba to zmienić ten Electoral College. Wśród Republikanów mniej niż 1/3, 29% twierdzi, że to byłoby prawidłowe, żeby Trump nie opuścił Białego Domu, jeżeli by były, to byłoby to bazowane na tym, że są jakieś nielegalne głosy. No i nielegalne głosy, kiedy one się pojawiają, no to nie są jakieś legendy. Ludzie chodzą, w Ameryce nikt nie sprawdza prawa jazdy, nikt nie sprawdza dowodu osobistego, kiedy się głosuje, tylko po prostu się stwierdza. No, komuniści walczą od lat, że poproszenie o dowód osobisty czy prawo jazdy, no to jest rasizm, no bo mówią, że biedni Murzyni nie mają pieniędzy na to. No i to jest od lat nieustanna walka. No Trump właśnie wspomniał, że te głosowanie kopertami, bo teraz te popularne się stało takie głosowanie kopertami. No ale głosowanie kopertami, no to wiadomo, że to może być bardzo dużo oszukaństwa, szczególnie, że koperty są wysyłane w adresy, gdzie ludzie nie mieszkają. Ludzie mogą zbierać koperty. W Kalifornii właśnie chodzili i kupowali, nawet wiedzieli, kto dostał kopertę, no bo to można sprawdzić, a też wiedzieli, że nie powinna wysłana. To miasto wysyła, stan wysyła, co nie powinien wiedzieć, a ci, którzy oszukują, wiedzą, gdzie to znaleźć i wypełniali po prostu hurtem. No i Trump, jak zwykle na swoim twicie, no uwielbia robić te twity, no takie czasy nastały. No i właśnie stwierdził, że przy tych wszystkich kopertowych wyborach, no to jest łatwo oszukać. Teraz przy tych skokach z tą koroną, to skacze w górę i w dół, no to widać, że cała ta pandemia będzie do listopada, albo co najmniej przepisy o tej pandemii. Dużo obywateli nie będzie chciało po prostu iść i stać w kolejkach, długich kolejkach, żeby mieć ten przywilej głosowania osobiście, no i obowiązek w sumie osobiście, no bo osobiście, no to jest najpoważniejsza sprawa, tak powinno być według mnie. Żadne komputery, żadne koperty, po prostu wziąć dupę w trok i iść. Jeden raz w roku każdy powinien być w stanie to zrobić. Szczególnie, że te miejsca są otwarte dosyć długo, do godziny 8 wieczorem. Może powinny być otwarte powiedzmy 24 godziny w dniu wyborów, tak? No i dlatego więcej ludzi będzie wysyłało te koperty, no ale więcej ludzi będzie też wysyłało koperty ludzi, którzy powiedzmy nie mieszkają już, czy nie żyją, będą kłamali po prostu. Oczywiście, że wszystkie te liczenie głosów to będzie wolniejsze. Oczywiście, że będzie pytania na to, czy te głosy są ważne i są prawdziwe i tak dalej. To będzie, zajmie dzień, tydzień, czy jeszcze dłużej. No i to jest prawda. Rząd sam w sobie, no to może przedsięwziąć jakieś takie różne kroki, żeby zminimalizować to, żeby zredukować powiedzmy te ciśnienie na to, żeby kopertami głosować. Lokalne wszystkie te rządy, urzędy muszą dać jak najwięcej możliwości, żeby głosować osobiście. No, trzeba by było zwiększyć ilość tych powiedzmy miejsc do głosowania. Teraz większość tych głosowań to w Ameryce jest w szkołach. No, w szkołach to z reguły jest, w każdym miasteczku to jest szkoła podstawowa, szkoła średnia i szkoła wyższa, czyli wyższa podstawowa to 1-4, średnia to jest tam 5-8 i wyższa, ten high school, to nie są wyższe uczelnie, tylko szkoła wyższa, no ale tak podzielili. Także są osobne budynki, także pierwsza, czwarta klasa, piąta, ósma i dziewiąta, dwunasta, no to oni są osobno w osobnych budynkach. Z reguły zawsze jest w jednej szkole, no ale teraz w większości miast mogą zrobić w trzech szkołach, żeby to porozdzielać. Starsi ludzie, bardzo często tymi ludźmi, którzy
pilnują tego głosowania, no to są starsi ludzie, emeryci, od lat tym się zajmują, no bo jak to jest, przychodzi się do tego punktu, mówi się i tam są te dystrykty, to patrzy się, gdzie jest ulica na każdym dystrykcie, są stoliki z tymi dystryktami, idzie się do dystryktu, mówi się, jestem z tej i tamtej ulicy, jest się już zarejestrowanym wcześniej, bo trzeba się zadeklarować albo socjalista, albo konserwatysta, czyli demokraci, albo republikanie. No i czeka już od deklaracji partyjnej, czeka kartka, no ale po linii partyjnej się w sumie głosuje. Niezależnik, jeżeli ktoś się zadeklaruje, że jest niezależny, no to jak przychodzi, może powiedzieć, chce głosować na lewą stronę, czy chce głosować na prawą, ale jak jest się zadeklarowanym, no to się praktycznie rzecz biorąc głosuje po linii partyjnej. No i większość tych starszych ludzi przypuszczalnie będzie się bała, tak? No będzie się bała, bo to jednak, no tak jak mówią, najbardziej wrażliwi są ludzie w starszym wieku. No i wtedy w zasadzie teraz wszystko to powinno iść w tym kierunku, żeby młodych wciągnąć do tego, żeby byli w tych komisjach wyborczych. No i poza tym dzień wyborczy powinien być dniem wolnym od szkoły, tak? To jeden dzień też Ameryka może, czy kraj może sobie poświęcić. Poza tym w tym samym czasie Stany powinny zrobić system taki, żeby jak najszybciej liczyć te głosy kopertowe. No i jednym z rozwiązań, które powiedzmy ma Kalifornia robi, no to po prostu kiedy te głosy, koperty przychodzą, no to oni liczą na bieżąco. No i nie czekają na ten jeden dzień wyborów. Nie ma wielkich skrzynek, tam po prostu przychodzą na bieżąco. Jest nadzieja, że jest tam jakaś tajemnica, tam nikt nie mówi, ile naliczyli, no ale w tym momencie, kiedy się zamyka te głosowanie, no to nie trzeba liczyć tych kopert przez parę dni, tylko to jest. W innych stanach, w Michigan, w Północnej Karolinie, czy w Pensylwanii musieliby zmienić prawo, no bo prawo nakazuje liczenie od momentu otwarcia dnia wyborczego, no. Także jak się zaczyna liczyć od momentu dnia wyborczego, no to zajmuje później tam fizycznie dzień, dwa, trzy czy cztery. Dlatego ciągle jest ten cyrk w Ameryce, że tego rodzaju rzeczy są. No ale liczenie, jak przychodzą, no to powinno pobrać. Środki masowego przekazu. No środki masowego przekazu po prostu zniszczyły demokrację w Ameryce. No i powinni się nauczyć środki masowego przekazu. W Ameryce nie ma tej ciszy wyborczej, tak? Nie ma tej ciszy wyborczej. Można reklamować tych swoich polityków w gazetach, w prasie i w internecie. Po prostu przychodzą i z nosa wyciągają najróżniejsze rzeczy prognozują, co by mogło być, ale media musiałyby też opanować się, żeby nie chcieć być pierwszym, żeby krzyczeć, kto wygrał, tak? No bo oni zawsze wybiegają i chcą być pierwszymi, którzy powiedzą, że wygrał ten czy tamten prezydent i to jest jakaś zasługa. No ale nie są karani za kłamstwo. Nie są karani za kłamstwo i problem jest taki, że jeżeli za wcześnie zaczną mówić, że ten wygrał, no to jeszcze te ostatnie godzina, dwie czy trzy, kiedy tam część ludzi powiedzmy po pracy jedzie czy coś, no to mówi, jak już wygrał, no to ja już nie będę głosował na drugą stronę, no bo po co? I to jest właśnie ten bandytyzm polityczny. No i w tym roku konsekwencje to jeszcze mogą być gorsze, tak? Wszystkie te przewidywania za Clintonową i Trumpa, to był wszystko jeden po prostu beczka gówna. No to co oni robili, to jest makabra. No w tym roku człowiek by się modlił, czy myślał, że będzie lepiej, ale przypuszczalnie będzie gorzej. Poza tym Amerykanie powinni w sumie ci ludzie, którzy byli w polityce,
postarać się jakoś złączyć, tak? No oni powinni sobie zdawać sprawę, że powiedzmy Bill Clinton powinien sobie pogadać z George'em W. Bush, żeby jakąś uformowali jakąś taką koalicję dwupartyjną, żeby pozapraszali tych polityków z obydwu stron, żeby te dwie strony jednak nie działały w kierunku swojej partii, tylko w kierunku demokracji, bo to jest to, czego brakuje, tak? Ta zawziętość i no, można liczyć, że na tych ludzi z przeszłości no to mogliby zrobić jakąś taką komisję, Ministerstwo Obrony, czy Ministerstwo Stanu i tak dalej, to do tego dodać jakichś jeszcze tam znanych prawników z obydwu stron. No i powinni jakoś to popracować nad tym, wziąć ludzi, którzy działali w poprzednich wyborach i pilnować, szczególnie pilnować i ścigać jakiekolwiek przestępstwa wyborcze, tak, jeżeli są jakieś tam pokazywane czy wskazane, że możliwości, no to powinni rzucać błyskawicznie odpowiednie siły i to sprawdzać, no i zdecydowanie karać. Dziwaczne były tam wyroki, no bo ludzie przychodzili, urodzeni byli, nie mieli obywatelstwa, no a głosowali. I to z premedytacją. Niektórzy głosowali po dwa razy. Studenci, komuniści głosowali w miejscu, gdzie studiowali i głosowali również w miejscu, z którego przyjechali, a to jest wyjątkowo nielegalne. Zasadniczo to trzeba głosować tylko w miejscu, w którym się mieszka, bo uczelnia to jest adres, można powiedzieć, tymczasowy, to nie jest meldunek stały. Oni dostają te prawo jazdy, no ale oni nie są zadeklarowani jako rezydenci. Oni się nie deklarują jako mieszkańcy, tylko są studentami tymczasowymi. No i głosowali po dwa razy. No i cały ten najważniejsza sprawa to jest to, żeby jednak dwie strony zaczęły się dogadywać. Ten większość w Senacie, Mitch McConnell, czyli większość republikańska w Senacie, powinna jakoś się dogadać z tą czarownicą większości w Izbie Reprezentantów, Nancy Pelosi. No ona to też jest czarownica, no ale przypuszczalnie się nie dogada. No ale powinni stanąć, no i powinni walczyć przeciwko wszystkim takim bezpodstawnym stwierdzeniom, że wybory były ukradzione, albo wybory były sfałszowane i tak dalej. Oni muszą jednak tego pilnować i przekonać wszystkich, żeby nie dostali szału, bo to jednak tradycją amerykańską to jest to, że po prostu strona, która nie została wybrana, która ma mniejszą ilość głosów, po prostu spokojnie oddaje, przekazuje władzę. Tak? Cała ta demokracja to polega na tym, żeby przekazać władzę, no bo lud tak zadecyduje. Na całe nieszczęście jakaś taka moda jest, że władzy nie chcą przekazywać, no bo jest podejrzenie, czy oskarżenia, czy wizja jakaś, czy po prostu niechęć do opuszczenia po prostu tego koryta. Ludzie nie chcą opuścić, no ale z drugiej strony, jeżeli Trump wygra, no to nie może strona demokratyczna krzyczeć, że trzeba go i tak wypieprzyć, bo ukradł. No, on w pierwszych wyborach przez 4 lata do tej pory mówią, że nie został wybranym. No i to jest koniec powiedzmy demokracji. To jest coś, co nie powinno się dziać. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.